No, to jest właśnie jego hipoteza. Ja wizualizację przeprowadzę. No. Przyszły na jego kanał. Tak, tak, cofnijmy. Na przykład 100 tysięcy subów. 100 tysięcy, tak, no, no, no. Wygłosił żeby orędzie. Żeby osoby z pana kanału no. Przyszły na przyszły, jego tak, kanał. Na, dokładnie, no, no o to chodzi. Twoja opinia. Taka moja no, mini twoja opinia. No. Właśnie, bo chce się po prostu wiruser na panu wybić. Dokładnie, to jest taka opinia jego mini. To jest jego mini opinia. Ja teraz właśnie mówię, tak jak mówiłem, zademonstrujemy, jak to wygląda. Tutaj mamy, widzimy, leży Mazur. Prawda? Tutaj leży, oto jest Mazur, oto jest Mazur, prawda? To jest Mazur, tak? Tam, o tutaj, o w tym miejscu leży wiruzer na Mazurze, bo to tak działa, nie? Bo mam, tutaj potrzebne są dwie osoby, dwóch youtuberów. Wiruzer, jestem wybijanym. Tu Mazur leży, bo to on jest, że on gruby jest strasznie, nie? Tam 120 ile kilo. Leży Mazur. I tam na górze kolejny youtuber jest potrzebny do tego, na przykład taki Karioner, powiedzmy, który pomoże się wybić dla wiruzera na Mazurze. I zobaczmy, jak to działa, wizualizacja. O, proszę bardzo. Jak widać, pięknie wybiło. Ale jak widać, później to leci w dół. No tak czy siak, wybija się. To właśnie o takie coś chodzi. Bardzo ładnie ten dzieciak powiedział. Brawo. Dokładnie o to tu chodziło, żeby właśnie wiruzer wybił się na Mazurze. Mieliśmy tutaj właśnie, zaprezentowałem, jak to działa. To tylko i wyłącznie o to chodzi. To na pewno nie chodzi o to, że... Bo tak jak mówię, tak jak z krytykiem filmowym. Krytyk filmowy idzie oglądać filmy i krytykuje je, bo chce się wybić na reżyserze. To nie chodzi o to, że on chce powiedzieć ludziom: ej, to jest chłam, nie oglądajcie tego, szkoda waszych pieniędzy i tak dalej. Albo: ej, to jest dobry film, tutaj możecie śmiało iść, nie wywalicie kasy w błoto. Nie, tu chodzi o to, że krytyk filmowy chce się właśnie, o w ten sposób, jak tu wiruzer zaprezentowałem, on właśnie chce się w ten sposób na jeziorze wybić. No i przypomnijmy sobie jeszcze tutaj, żeby dla jasności, jaki jest syna, spytajmy syna, jaki jest Mazur, bo on tutaj w sumie, wiecie. Idealna. No, nie, no. Pokazuje, jaki jest, no, swoje wady, wady, swoje zalety. Wady, zalety, a jaki jesteś? Wady. Przez to jestem, jaki? Jaki? No? Jaki jestem? Nie mi. Idealny. Zobaczmy. Jaki jestem? Naturalny. Idealny. O, naturalny. O, naturalny. No, zobaczmy jeszcze raz. Dla jaki? Pewności. Jaki? Jaki jestem? Jaki jestem? Nie wiem, a... Idealny jest! Dziecko prawdę ci powie. Tak. Marcelku, mam pytanie do ciebie. No. Czy ktoś się zmusza do nagrywania? Tak. Nie tak się umawialiśmy. Kto ostatnio mnie prosił o nagrywanie? Boję się. Jak to było w basenie? No. Cherry picking była jedna sytuacja. Cherry picking tak zwane, nie? Powiedz! Kto przyszedł do mnie i powiedział: tato, ja też chcę dzisiaj nagrać vloga. Ja. Mm. Czyli kto cię zmusza? Ty. Ale chcesz jednak czasami czy nie? Czasami to mam. Czy ktoś przychodzi do ciebie na przykład? No widzisz, czasami ma ochotę. I czasami jak ma ochotę, to wtedy nagrywasz. Jak... On ma ochotę, a nie zaprzęgasz go jak jakiegoś woła i wyprowadzasz go na pole, żeby ci zaorał. No ale wiadomo, tam chcą się na nim wybić. Hashtag i tyle.